Film ma na celu przybliżyć współczesnym fanom techniki lampowej nietypowe rozwiązania, które zostały opublikowane w zagranicznej literaturze w latach 50. i 60. XX wieku. Jest to moje tłumaczenie oryginału. W tym filmie nie opowiadam własnymi słowami o tym wynalazku, żeby nie narobić błędów i wykorzystać autorytet autorów. Jest to opis techniczny działającego urządzenia wraz z analizą schematu i teorią. Nie buduje prototypu ze względów finansowych i braku czasu. Współcześni autorom potwierdzili, że urządzenie działa. Jeśli cię to nie interesuje, zrezygnuj z oglądania filmu, a zaoszczędzisz swój czas. Praca z lampami jest niebezpieczna i bez stosownej wiedzy elementarnej nie podejmuj się budowy wzmacniacza, bo możesz zostać porażony prądem elektrycznym. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wzmacniacz Golden Ear nie jest konkretnym typem wzmacniacza, ale serią artykułów, które ukazały się w amerykańskich czasopismach Radio Electronics i Audio. Trudno dokładnie oszacować, ile wzmacniaczy zaprojektował pan Marshall, używając określenia złote ucho. Przypominam, że pana Josepha Marszala nie należy mylić z panem Jimem Marshalem od brytyjskiego wzmacniacza gitarowego. Na moim kanale seria Golden Ear to seria oparta na artykułach pana Josepha Marszala. Ma ona za zadanie przybliżyć nam starożytne, czy można tak powiedzieć, rozwiązania lampowe. W pierwszym filmie z tego cyklu zajmowaliśmy się wzmacniaczem triodowym. W to było omówienie poszerzenia pasma wzmacniacza od strony niskich częstotliwości. Dzisiaj zaś zajmiemy się poprawą odpowiedzi na wysokie częstotliwości mówimy sobie efekt Millera i pojemności bocznikowe. Możemy podjąć kilka działań, aby rozszerzyć pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości. Są one ograniczone głównie przez pojemności bocznikowe i efekt Millera. Możemy zacząć od zastosowania miniaturowych lamp w sekcjach wzmacniacza napięciowego i odwracacza fazy. Ich pojemności między elektrodami są o połowę mniejsze niż w przypadku większych lamp. Po drugie, możemy zaprojektować te stopnie z bardzo małymi obciążeniami anody. Chociaż skutkuje to niższym wzmocnieniem i mocą wyjściową, powoduje również mniejsze straty przy wysokich częstotliwościach. Lampy w układach asymetrycznych zapewniają wystarczające wzmocnienie do obsługi przeznasniacza przy obciążeniu anodowym wynoszącym 50 000 ohmów i uzupełniających upływy siatki. Lampy w obwodzie przeciwsobnym mogą wykorzystać większe obciążenie. Możemy ulepszyć odpowiedź wysokich częstotliwości jeszcze bardziej, usuwając elektrolityczny kondensator bocznikujący katodę i wytwarzając w ten sposób prądowe sprzężenie zwrotne. Zmniejszenie wzmocnienia nie jest znaczące w przypadku częstotliwości audio, ale poprawa w zakresie wysokich częstotliwości z pewnością jest. Możemy również zastosować. Zwłaszcza w przypadku stopni asymetrycznych, kompensację katodową, jak na rysunku pierwszym. Ta metoda działania powoduje degenerację przy niższych częstotliwościach, ale pełne wzmocnienie przy wysokich częstotliwościach. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wartość kondensatora bocznikującego katodę należy dobrać za pomocą generatora fali prostokątnej i oscyloskopu. Można próbować wartości od 100 mikrofarada i mniejsze, aż do uzyskania maksymalnie płaskiej odpowiedzi. Metody te można również zastosować ze wzmacniaczami typu przeciwstawnego przy użyciu oddzielnych rezystorów polaryzacji, ale ten sam wynik można osiągnąć znacznie prościej, stosując ujemne sprzężenie zwrotne. Największym złoczyńcą, jeśli chodzi o reakcję wysokiej częstotliwości w triodach, jest przepustowość zapewniana przez pojemność siatki do anody i efekt Millera. Wynikowa pojemność jest iloczynem rzeczywistej pojemności siatki do anody i współczynnika wzmocnienia lampy. Zatem, jeśli lampa ma wzmocnienie 12, i pojemność siatki do nody 3 pikofarady, wynikowa pojemność wynosi 36 pikofaradów. Reaktancja tej pojemności przy częstotliwościach wyższych niż 10 kHz staje się na tyle mała w stosunku do rezystancji siatki, że powoduje znaczne tłumienie tych częstotliwości. Istnieje niezwykle prosty sposób na wyeliminowanie efektu Miller'a, który powinien być częściej stosowany w projektach o wysokiej wierności. Jest to neutralizacja. Stopnie asymetryczne są trudne do zneutralizowania na częstotliwościach audio, ale stopnie przeciwsobne można zneutralizować tak łatwo i tanio, że prawie nie ma usprawiedliwienia, aby nie uwzględniać tego sposobu rozszerzenia odpowiedzi wysokich częstotliwości. Wzmacniacze napięciowe są neutralizowane krzyżowo za pomocą stałych kondensatorów o wartości przybliżeniu równej pojemności siatki do anody lamp. Jeśli używane są miniaturowe lampy, co powinno mieć miejsce z wyjaśnionych później powodów, dla 12AT7, 12AU7, 12AX7, 12AY7, 6C4 lub 6AB4 można stosować kondensatory o wartości 1,5 pf. Są one po prostu podłączone z anody jednej lampy w stopniu przeciwstopnym do siatki przeciwległej lampy w tym samym stopniu, jak pokazano na tym rysunku. W podobny sposób można stosować kondensatory stałe w lampach wyjściowych lub w celu uzyskania doskonałej neutralizacji można podłączyć trymery ceramiczne typu 4 do 30 pikofaradów i ustawić je na pełną neutralizację. Aby wyregulować, wystarczy przerwać obwód żarnika do lamp wyjściowych, podać sygnał i ustawić kondensatory na zerową lub minimalną Moc Istnieje inny sposób neutralizacji pojemności siatki do anody tetrod, stosowany jako triody w stopniach wyjściowych. Odbywa się to przez zastosowanie pracy typu ultralinea lub jego zmodyfikowanej formy. Jak pokazano na rysunku trzecim w tej formie pracy siatki ekranujące są podłączone do odczepów transformatora wyjściowego. Aby uzyskać najbardziej efektywną pracę ultraliniową, odczepy do siatek ekranujących powinny mieć około 18% impedancji odczepów anodowych, jednakże współczynniki tak niskie jak 2 lub 1, choć nie zapewniają prawdziwego działania ultraliniowego, zminimalizują efekt Millera. Część obciążenia pomiędzy siatką ekranującą a anodą izoluje je pod względem pojemności lampy, a lampa zachowuje się jak hybryda pomiędzy triodą i tetrodą. Redukcja efektu Millera jest bardzo podobna do neutralizacji. Poprawiony jest spasm przenoszenia w zakresie wysokiej częstotliwości. Optymalna praca ultraliniowa wymaga specjalnego transformatora. Jednakże wiele transformatorów wyjściowych zapewnia dwa zestawy odczepów na uzwojeniu pierwotnym, np. 10 000 ohmów i 5000 ohmów, lub 6600 ohmów i 3300 ohmów. Podłączenie ekranów do odczepów w połowie impedancji będzie miało niewielki wpływ na moc wyjściową i charakterystykę zniekształceń, ale spłaszczy charakterystykę wysokich częstotliwości. W przypadku neutralizacji pozostałe straty wysokiej częstotliwości wynikają wyłącznie z pojemności bocznikujących lub pasożytniczych. Po raz kolejny pomocne jest użycie miniaturowych lamp, zwłaszcza gdy stosowana jest neutralizacja. Neutralizacja, choć eliminuje efekt Millera, podwaja pojemność wyjściową lampy. Pojemność wyjściowa lamp miniaturowych jest o połowę mniejsza lub mniejsza niż w przypadku lamp standardowych stosowanych w USA. Czyli autor ma na myśli np. 6SL7 lub 6SN7, zatem, nawet po neutralizacji, Miniatury mają lepszą charakterystykę pojemności wyjściowej niż większe lampy. Obniżenie obciążenia anody i siatki poprawia reakcję wysokiej częstotliwości przez poprawę stosunku obciążenia do reaktancji bocznikowej. Bezpośrednie sprzężenie pomaga również, ponieważ zmniejsza się pojemność obwodu i pojemność rozproszona. Zasilanie lampy ze źródła o niskiej impedancji również minimalizuje efekt Millera. Zatem druga sekcja odwracacza fazy 12AX7 o sprzężeniu krzyżowym opisana w pierwszej części filmu, zasilana przez bardzo małe obciążenie katod w pierwszej sekcji, podlega efektowi Millera dopiero powyżej 100 kHz. Albo mimo to małe obciążenie w katodzie wtórnika jest niekorzystne z innych powodów, w tym zniekształceń. Podobnie w przypadku lamp wyjściowych, Połączonych bezpośrednio ze sterownikiem wtórnika katodowego, efekt Millera staje się poważny dopiero powyżej 50 kHz, podczas gdy w obwodzie z autopolaryzacją, z rezystorem siatkowym 500 kΩ, staje się poważny wkrótce po 10 kHz. To są przybliżone wartości. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego. Użycie miniaturowych lamp, neutralizacja i inne wspomniane środki mogą rozszerzyć odpowiedź wzmacniacza wykorzystującego bezpośrednio sprzężoną część wstępną z rysunku pierwszego z poprzedniego filmu i którąkolwiek ze wzmacniaczy mocy opisanej w tym odcinku do 50 kHz lub nieco dalej. Ale to wciąż około oktawę mniej niż płaska charakterystyka najlepszego transformatora wyjścia można poczynić jeszcze jeden krok, aby rozszerzyć zarówno charakterystykę niskich, jak i wysokich częstotliwości, a jest to oczywiście ujemne sprzężenie zwrotne. Konwencjonalny wzmacniacz, którego przykładem jest obwód Williamsona, wykorzystuje pojedynczą pętlę sprzężenia zwrotnego. Lepsze rezultaty można osiągnąć stosując dwie pętle. Jedną z nich byłaby pętla wewnętrzna, spłaszczająca reakcję wzmacniacza bez transformatora wyjściowego, utrzymująca równowagę dynamiczną, i częstotliwościową oraz eliminująca część zniekształceń. Drugą byłaby pętla ogólna, korykująca wpływ transformatora wyjściowego i jeszcze bardziej redukująca zniekształcenia i eliminująca wszelkie nierówności i zbocza odpowiedzi ogólnej. Opracowanym przez autora artykułu wirtualnym wzmacniaczu, bezpośrednio sprzężonym, pętla wewnętrzna może być bardzo korzystnie prowadzona z anod lamp wyjściowych do katod wzmacniacza napięciowego. Ponieważ rezystory katodowe wzmacniacza napięciowego mają rezystancję 120 000 Ohm, możemy z łatwością ograniczyć przesunięcie fazowe w pętli i rzeczywiście możemy skorygować przesunięcie fazowe wytwarzane przez pojedynczy kondensator sprzęgający. Dla 10% sprzężenia zwrotnego możemy zastosować rezystor sprzężenia zwrotnego o wartości 1,2 megaoma. Jeśli teraz dobierzemy kondensator, który daje nam tę stałą czasową, co międzystopniowy układ kondensator-rezystor sprzęgający, to osiągniemy coś, co równa się neutralizacji pojemności sprzęgającej międzystopniowej. Jest to prawda, ponieważ te obie pojemności powodują przesunięcia fazowe w przeciwnych kierunkach. Kondensator międzystopniowy zmniejsza wzmocnienie, a kondensator sprzężenia zwrotnego zwiększa wzmocnienie przy bardzo niskich częstotliwościach. W celu dokładnej neutralizacji, współczynnik sprzężenia zwrotnego powinien być równy wzmocnieniu między kondensatorem międzystopniowym a anodami lamp wyjściowych. I przez przypadek 10% sprzężenia zwrotnego na parę 12AU7. Daje współczynnik sprzężenia zwrotnego wynoszący 5, który jest prawie dokładnie równy w wzmocnieniu napięciowemu dużych triod wyjściowych lub tetrod używanych jako triody. Właściwie nie jest konieczne dokładne neutralizowanie, a nawet znaczne, niedostateczne lub nadmierna neutralizacja będzie w praktyce zadowalająca. Tak więc, w przypadku wzmacniacza z autopolaryzacją, Moglibyśmy zastosować kondensator sprzężenia zwrotnego o pojemności 0,25 mikrofarada, uzyskując w przybliżeniu stałą czasową 0,25 sekundy, a w przypadku wzmacniacza ze stałą polaryzacją kondensator o pojemności pół mikrofarada uzyskuje stałą czasową wynoszącą pół sekundy. Rysunek czwarty. Przesunięcie fazowe z pętli sprzężenia zwrotnego rozpoczynałoby się mniej więcej w tym samym punkcie, ale przebiegałoby w kierunku przeciwnym do przesunięcia spowodowanego międzystopniową pojemnością sprzęgającą. Ostatecznym rezultatem byłoby zwiększenie odpowiedzi niskich częstotliwości do około 1 Hz we wzmacniaczu o stałej polaryzacji i do 2 Hz we wzmacniaczu z autopolaryzacją. Przy 12AU7 jako wzmacniaczu napięciowym 10% sprzężenia zwrotnego zapewni 14 dB wynikowego sprzężenia zwrotnego. To w zupełności wystarczy, aby poszerzyć pasmo przenoszenia wysokiej częstotliwości o co najmniej kolejną oktawę, a prawdopodobnie o dwie oktawy. Powoduje to, że całkowita reakcja od odwracacza fazy ze sprzężeniem krzyżowym do anot lamp wyjściowych. Będzie prawie płaska od jednego lub dwóch herców do ponad stu kHz. Co więcej, ponieważ pętla sprzężenia zwrotnego obejmuje dwa stopnie odpowiedzialne za największą część zniekształceń lampy wyjściowe i stopnie sterujące sprzężenie zwrotne o wartości 14 dB zapewnia pięciokrotną poprawę charakterystyki zniekształceń. Wreszcie, jeśli dopasujemy rezystory i kondensatory w pętli sprzężenia zwrotnego, osiągniemy równowagę dynamiczną i częstotliwościową. Dopóki dostarczamy równe sygnały do siatek wzmacniacza napięciowego 12 7 co możemy łatwo zrobić przez sterowanie symetryczne na obu siatkach, pętla utrzyma tę równowagę w całym zakresie dynamiki wzmacniacza. Ogólna pętla sprzężenia zwrotnego. Kiedy teraz dodamy transformator wyjściowy do opracowanego przez nas obwodu, otrzymamy obraz raczej odmienny od tego który otrzymamy, gdy ten sam transformator zostanie zastosowany w konwencjonalnym obwodzie o wąskim paśmie. Przede wszystkim oczywiste jest, że przy tak małym przesunięciu fazowym we właściwym wzmacniaczu ilość sprzężenia zwrotnego, jakie możemy wprowadzić z wtórnego transformatora na wejście, jest ograniczona jedynie charakterystyką samego transformatora wyjściowego. Przy najlepszych transformatorach dostępnych w roku 1953 ilość sprzężenia zwrotnego jest w rzeczywistości ograniczona zakończona jedynie stratą wzmocnienia, na jaką możemy sobie pozwolić. Zastosowaliśmy aż 40 dB sprzężenia zwrotnego, oprócz 14 dB w pętli wewnętrznej, zanim powstała niestabilność. Właściwie potrzebujemy mniej niż 20 dB w tej pętli, aby skorygować przesunięcia fazowe w transformatorze wyjściowym i zmniejszyć powstałe zniekształcenia do znikomego poziomu. Całkowite sprzężenie zwrotne, jeśli chodzi o stopnie wyjściowe i sterowniki, wyniesie 30 dB lub więcej. Zmniej Zmniejszyłoby to zniekształcenia 30 lub znacznie poniżej 1% przy maksymalnej mocy wyjściowej. 14 dB powinno wystarczyć, aby zaradzić wszelkim pozostałym niedoskonałościom odpowiedzi najlepszej klasy transformatorów wyjściowych. A co z tanimi transformatorami wyjściowymi? Zwykły transformator wyjściowy typu nagłośnieniowego i około 20 dB całkowitego sprzężenia zwrotnego w pętli ogólnej da w tym obwodzie wyniki mniej więcej tak dobre lub lepsze niż te uzyskane przy użyciu drogich transformatorów podłączonych do konwencjonalnych wąskopasmowych wzmacniaczy, ponieważ nie ma większego znaczenia, czy przesunięcie fazowe następuje w transformatorze wyjściowym czy w pozostałej części wzmacniacza. Wzmacniacz ze znacznym przesunięciem fazowym w transformatorze wyjściowym, ale bardzo małym w samym wzmacniaczu, będzie miał ogólną wydajność, prawie porównywalną urządzeniom, w którym transformator szerokopasmowy pracuje we wzmacniaczu wąskopasmowym. Oczywiście istnieją inne czynniki, takie jak nasycenie rdzenia, ale z wielu powodów, szczególnie w celu uzyskania akceptowalnej wysokiej wierności odtwarzania przy najniższych kosztach, wzmacniacz wykorzystujący środki, które tu omówiliśmy. Transformatorem typu public address będzie nie do odróżnienia od przeważającej większości Ówczesnych wysokiej klasy wzmacniacze HiFi wykorzystujących drogie transformatory, ale posiadających słabą wewnętrzną szerokość pasma. W związku z tym, w bardzo niedalekiej przyszłości omówimy sobie praktyczną, niedrogą wersję wzmacniacza Golden Ear, zawierającą różne rozwiązania omówione w tym i poprzednich filmach, oraz wytwarzającą za niewielką cenę reprodukcję, która będzie porównywalna na korzyść względem wzmacniaczy czterokrotnie droższych. Oczywiście będzie to konstrukcja pana Josefa Marszala i tych wzmacniaczy Golden Ear zrobił co najmniej trzy, albo cztery, które chcę wam zaprezentować. W tym filmie to już wszystko i zapraszam na następny odcinek. Do następnego razu.